Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski. Miło mi jest powitać wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie telewizji Trwam, temat tego odcinka to aktualne problemy w Unii Europejskiej. Witam serdecznie w studiu pani była minister do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej, europoseł Elżbieta Rafalska. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich. Na początek impas w negocjacjach budżetowych, wieloletnie ramy finansowe 2021-2027, fundusz odbudowy, potencjalne weto i stanowisko premiera Portugalii, który szanuje konkluzję Rady Europejskiej z lipca tego roku. Mówi, że siedzieli kilka dni szefowie rządów i głowy państw nad nimi, ale też wspiera niemiecką prezydencję i wspiera powiązanie budżetu z praworządnością. Jak pani postrzega takie stanowisko premiera? Może przypomnijmy, że od 1 stycznia będzie kolejna prezydencja po prezydencji niemieckiej, będzie prezydencja portugalska, więc to jest stanowisko niezwykle cenne, ale też inne kraje zaczynają inaczej mówić, inaczej oceniać mechanizm praworządności, ten, który miałby warunkować wieloletnie ramy finansowe czy fundusz odnowy. No, ale on chce jako mechanizm poza traktatowy. Prezydencję niemiecką chce wesprzeć w kontekście powiązania, wyciągania pieniędzy z praworządnością. Dokładnie mówi, że wspieramy niemiecką prezydencję w kwestii powiązania budżetu z praworządnością, prawda? I porozumienie z parlamentem. A z drugiej strony mówi, że szanuje te konkluzje z lipca tego roku, gdzie jest taki zapis, no jedno zdanie, to też zaraz zapytam, że Rada Europejska podkreśla znaczenie poszanowania praworządności. Mamy dwie sprawy, te konkluzje z lipca, no i prezydencja niemiecka i to, co się stało. Polska nie wyraża zgody na to, co zostało wynegocjowane, prezydencja i parlament. Nasze stanowisko jest jednoznaczne, tak? Uważamy, że to, co zostało wynegocjowane, a to, co zostało w ostateczności zaproponowane i to w dodatku poprzez przyjęcie rozporządzenia, a jest to niezgodne z traktatem, bo przypomnijmy może, że artykuł 7 reguluje kwestię praworządności i nie może prawo wtórne przyjmowane większością regulować tak istotne kwestie, że to jest zarzut formalny, prawny, pozatraktatowy. Natomiast ja byłam tu też przekonana, mieliśmy takie informacje o tym, że prezydencja portugalska wstrzemięźliwie wypowiadała się na temat tego mechanizmu praworządności. Dzisiaj dobiegają trochę inne stanowiska, ale też proszę pamiętać, że i Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Łotwa, mamy takie informacje, za zamkniętymi drzwiami też kwestionują, może dzisiaj jeszcze niezbyt głośno, ten mechanizm praworządności. Ja myślę, że ta refleksja musi dotrzeć do innych krajów, bo dzisiaj Polska i Węgry, jutro każdy z tych krajów może znaleźć się w podobnej też sytuacji. To jest broń obosieczna, niezwykle niebezpieczna. Moim zdaniem tu nie ma dylematu. Absolutnie nie można pozwolić na to, żeby ten mechanizm zafunkcjonował. Po to, że Unia chroni swoje interesy finansowe, to wiadomo od samego początku, to jest udokumentowane traktatowo, ale ten szczyt właśnie, który zakończył się w lipcu tego roku, nikt, żaden kraj nie postulował o weto. Zdanie, że właśnie podkreśla znaczenie poszanowania praworządności Rada Europejska. W Unii Europejskiej mamy taką tendencję do szerokiej interpretacji pewnych zapisów, czy to na poziomie komisji parlamentarnych, prawda, czy też na poziomie innych unijnych instytucji. Czy w pani ocenie ten ogólny zapis nie dawał Polsce wówczas do myślenia, że to jest jednak coś niebezpiecznego, że podkreśla znaczenie poszanowania praworządności Rada Europejska, prezydenci i premierzy, że można interpretować to pojęcie właśnie w kontekście wiązania interesów finansowych z pozyskiwaniem ich przez państwa członkowskie z nieodłączną tak zwaną praworządnością? To wróćmy na chwileczkę do tego szczytu z 21 lipca, tego, tak, który trwał 4 czy 5 długich dni i nocy i zakończył się tym porozumieniem. Otóż wtedy było zawarte porozumienie dotyczące wieloletnich ram finansowych 2021-2027, fundusz odbudowy i odporności, zasoby własne i również była mowa o tej praworządności, ale rozumiane jako ochrona budżetu środków europejskich, a więc zapobieganie przeciwko defraudacji, korupcji i niegospodarności. Ale o praworządności było ogólnie, prawda? Była rozumiana w tym wymiarze i tak to zostało też przedstawione. Natomiast propozycja, którą reguluje to rozporządzenie,
dalece wykracza albo nie ma żadnego najmniejszego związku z tym, o czym mówiłam przed chwileczką, ani z korupcją środków europejskich, tylko pozwala sobie dokonywać oceny obszarów krajów członkowskich, głównie Polski i Węgier, bo to został bat ukręcony na te dwa kraje. Powiedzmy sobie to otwarcie i uczciwie i nie ma co wijać w bawełnę, że to miało być coś, co zmusi Polskę do pokornego stanowiska, co zwiąże nam ręce poprzez budżet i rzeczywiście na to nie można było pozwolić. W momencie, gdybyśmy zgodzili się na ten warunek praworządności albo go lekko złagodzili, to ja mówię, hulaj dusza, piekła nie ma z Polską i z Węgrami, ale tu szczególnie z Polską można zrobić wszystko, co się chce. No nie sprzedamy naszej suwerenności, naszej niezależności za cenę wieloletnich ram finansowych, bo one wymagają jednomyślności jednak póki co. I ten instrument, ten bypass w postaci tego rozporządzenia, no po prostu się nie udał i mają zawał. Właśnie co ciekawe, wielu polityków nie przekreśla tych konkluzji, o których pani mówi z lipca tego roku, jak również łączy i podpina pod ten mechanizm, który został wynegocjowany na trilogach, na linii komisja, Rada i Parlament, prawda? Prezydencja niemiecka, mam na myśli Radę. I to też jest ciekawe właśnie, ta sprawa interpretacji tego zapisu z lipca, że Rada podkreśla znaczenie poszanowania praworządności, taki ogólny zapis. Jak to interpretować w kontekście traktatu, o którym pani wspominała, artykuł 7, który łączy się z artykułem 2 i wpisanie w tę taką definicję praworządności, te podstawowe wartości, prawda? Wolność, równość, demokracja. Bo o to toczy się spór, prawda? Teraz na linii. To jeżeli będziemy tak pryncypialni, jak mówimy, jesteśmy na tym gruncie prawa, to mówimy wyraźnie. To w takim razie mamy artykuł 7 i oceniamy na podstawie artykułu 7, a nie na podstawie prawa wtórnego, prawa, którego przyjęcie warunkowane jest większością w parlamencie, a nie jednomyślnością i nie taką oceną, która wynika z traktatu. Jeżeli dzisiaj byłaby zgoda na tego rodzaju mechanizm, taki pozaprawny powiedzmy, no to w zasadzie można pozwolić Unii na wszystko. Dlaczego część posłów się z tym zgadza? Dlatego, że część posłów, posłuszmy się tu posłami opozycji, uważa, że każda okazja jest dobra, żeby uderzyć w polityków Zjednoczonej Prawicy i rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, nawet korzystając z tej przysłowiowej zagranicy, nawet strasząc tym, że ono nie będzie wieloletnich ram finansowych i co się wydarzy. Jeżeli ich nie będzie na początku 2021 roku, obowiązuje prowizorium budżetowe, czyli ten ostatni rok tej 2020, ostatniej poprzedniej perspektywy i tu nic dramatycznego się nie wydarzy. Jakby nieodwracalne sytuacje byłyby takie, gdyby Polska zgodziła się na tą na ten mechanizm warunkowości. Bo jeżeli chodzi właśnie o to prowizorium, to nie przeraża panią sytuacja, jeżeli rzeczywiście miałoby do tego dojść, bo to wielu ludzi tu podkreśla, że to nie jest to samo, co te wieloletnie ramy finansowe. Jeżeli chodzi o Unię, to mówi się o 1/12 budżetu, wypłatach na takie sprawy jak dopłaty bezpośrednie dla rolników, administracja, jakieś działania zewnętrzne Unii. No ale jednak to nie jest to samo, co ta siedmiolatka i zasady. Panie redaktorze, no absolutnie nic takiego mnie nie przeraża. Jeżeli coś by mi miało przerazić, to sytuacja, w której Polska nie zawetowałaby tego i zgodziła się na takie warunki. Po pierwsze, budżet z 2020 roku w stosunku do Polski akurat jest budżetem korzystniejszy w tym określonym roku, a my nie mówimy o tym, że te wieloletnie ramy nowej perspektywy finansowej nie miałyby obowiązywać przez lata, tylko liczymy na to, że w czasie kolejnych prezydencji ten budżet uda się ustalić, wprowadzić również fundusz odbudowy, bo on jest tym funduszem, który ma zapobiegać kryzysom gospodarczym spowodowanym pandemią i wesprzeć sektor ochrony zdrowia. Ale przecież też były uzgodnienia dotyczące zasobów własnych. Polska i premier Morawiecki zgodził się na wprowadzenie nie najlepszego podatku dla Polski od nieprzetworzonego plastiku, dlatego że to było elementem porozumienia całego pakietowego, więc jeżeli nie będzie przyjęty
jedna rzecz, to nie będzie przyjęta całość, więc na pewno dążymy do tego, żeby ten budżet został przyjęty, ale pytanie, nie poprzez mechanizm warunkowości. W jaki sposób zachowałyby się poszczególne państwa członkowskie, jeżeli byłoby weto zgłoszone, mając na uwadze właśnie ten fundusz odbudowy, bo on powstał na skutek pandemii, prawda? COVID-19 to nie jest coś, co jest regulowane traktatowo, to jest wpisane jako całość do tych ram, prawda? Ale no, na skutek pandemii powstał ten fundusz, mówiło się o jakimś potencjalnym międzyrządowym porozumieniu, gdyby zablokowano ten fundusz, prawda? Nie bardzo w to wierzę, bo proszę pamiętać o tym, że zwiększenie zasobów własnych przez wprowadzenie nowych obciążeń wymaga też uzgodnień. To nie jest tak, jak powiedziałam, że można sobie wyciągać te rodzynki i nam grozić palcem, że Polskę ustawimy do kąta, że sami sobie rozprowadzimy tu fundusz odbudowy. Jeżeli mówimy, że szukamy kompromisu, jeżeli rozmawiamy, jeżeli prawo weta jest przynależne, jest prawne, to dlaczego akurat Polsce i Węgrom chcemy odmawiać tego prawa, z którego inne państwa korzystały, a Polska w nadmiarze nigdy nie wykorzystywała? Więc no, sytuacja robi się trochę nienormalna, bo jeżeli my mówimy, że weto, to jest święte oburzenie w całej Unii Europejskiej. No chyba nie damy się zwieść tej twardej polityce, która zawsze jest w Unii Europejskiej też prowadzona. A jak pani zareagowała? Nie nabierzmy się na takie rzeczy. Jak pani zareagowała, jak podczas debaty osoba, prominentny polityk Unii Europejskiej mówi, że jeżeli są jakieś obiekcje, zastrzeżenia, to jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości, można zgłaszać tam swoje uwagi. I też mamy tutaj pochodną, jeżeli chodzi o parlament holenderski. Mam na myśli sprawę sędziego Tulei. I to, co się tam stało, prawda? Jeżeli chodzi o potencjalną tutaj no, skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Czy pani zdaniem tego rodzaju metody są odpowiednie? Oczywiście ten prominentny polityk, który pierwszy to powiedział, to pani przewodnicząca von der Leyen mówiła o tej drodze rozstrzygnięcia. Z jej punktu widzenia to jest niezwykle korzystne. Pamiętajmy też, że to jest polityk niemiecki, prezydencję mamy niemiecką. W ten sposób interes tej prezydencji i Unii Europejskiej z naruszeniem interesów Polski i Węgier zostałby załatwiony. Nie można aktu prawnego, który narusza praworządność, bo mówimy, omija artykuł 7, kierować do rozstrzygnięcia, bo to jest pewne kuriozum, tak? Więc na pewno nie tędy droga. Nie zgadzamy się absolutnie na to i nie może być tu akceptacji tego rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o parlament, Izbę Reprezentantów i o to, co się wydarzyło w Holandii, no to po prostu zastanawiam się, czy Holandia nie ma wystarczająco dużo krajowych problemów, że próba meblowania i organizacja życia w Polsce, no to jest coś, co się też nie mieściło jeszcze w głowie. Co prawda powołanie się na artykuł 259 ma stanowić tą pewną podstawę prawną, ale nie w tym obszarze, więc to tylko pokazuje, że próbuje się Polskę zastraszyć, że próbuje się Polskę zapędzić w kozi róg i pokazać dzisiaj Holandia, może jutro kolejne parlamenty przyjmą tego typu inicjatywę, ale pamiętajmy też, że to była inicjatywa parlamentu kierowana do rządu o podjęcie tego typu działań i na razie jesteśmy świeżo po tej inicjatywie. Naprawdę nie bać się tego typu sytuacji. Mając na uwadze ostatnią sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, bo przyjęto proaborcyjną rezolucję kilku frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim i tam surowo Parlament Europejski dzięki posłom, którzy głosowali za, potępił wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o nowelizację prawa aborcyjnego w Polsce. Jak pani zareagowała na wynik tego rodzaju spotkania, mając na uwadze debatę na początku, a potem głosowanie nad całością po przegłosowanych poprawkach, bo przypomnijmy, że kilka lat temu Parlament Europejski w innym składzie, trzeba powiedzieć, ale przegłosował projekt rezolucji, w którym było jasno i wyraźnie powiedziane, że określanie realizacja polityki w dziedzinie zdrowia seksualnego, reprodukcyjnego należy do kompetencji państw członkowskich. Teraz taka sytuacja. Należałoby się wsłuchać uważnie też w początki wystąpienia komisarz do spraw równości panią Helenę Dalli, która pierwsza rzecz, która powiedziała,
To są wyłączne kompetencje państw członkowskich. Czyli kolejny raz mamy sytuację, że w gestii, która jest absolutnie poza uprawnieniem Parlamentu Europejskiego, przygotowane są rezolucje przez, powiedzmy wyraźnie, też z inicjatywy polskich posłów opozycyjnych, ku mojemu zdumieniu, a może już od dawna należało przestać się dziwić, poparte przez posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy są tu we frakcji w EPL-u. To jest też rezolucja pełna nieprawd, rezolucja, która uderza we własny kraj. To nie pierwszy tego typu działanie. A poza tym odnosimy się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. A co z jego mówią publikacją? O tym wszyscy ci, którzy nie tylko na koszulkach mieli tą konstytucję, ale na sztandarach swoich nieśli poszanowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nikogo nie zaskoczył w Polsce. Przez wielu z nas było długo oczekiwane. Żaden czas nie był pewnie by dobrym, żeby ten wyrok przyjąć, bo mówiono, a to pandemia, a przedtem wybory, a przedtem coś innego. Linia orzecznicza w tej kwestii była od dawna znana. Więc no, naprawdę nie pozostaje nic innego, tylko ten wyrok, tak jak inne wyroki, przyjąć do wiadomości i zaakceptować. A co z jego publikacją właśnie? Bo czy skala na przykład protestów w Polsce może być wyznacznikiem sprawy publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Jak pani do tego podchodzi? Nie ma i nie powinien. Myślę, że ten wyrok zostanie opublikowany. I mam powinien być opublikowany. Teraz jeszcze chciałem zapytać panią, bo jest kwestia dotycząca tak naprawdę całej Unii Europejskiej, demografii. To jest sprawa, która dotyczy bezpośrednio pani komisji. Pani miała ostatnio opinię. Chciałem zapytać o problemy związane z depopulacją, ze starzeniem się społeczeństwa w obliczu też popandemicznym, bo nie ulega wątpliwości, że w wielu miejscach Unii Europejskiej sytuacja się poprawia, ale nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Chociażby tutaj w Parlamencie Europejskim obostrzenia nadal trwają, prawda? Rzeczywiście jesteśmy w sytuacji pandemicznej zupełnie innej i pewnie to spojrzenie na problemy demograficzne też jest inne. Pamiętajmy się, że nasz kontynent, o którym mówimy, Europa, stary kontynent, jest dosłownie starym kontynentem starzejącym się. Kiedyś ludność Europy stanowiła ponad 13% populacji światowej. Dzisiaj to jest niespełna 7%, więc widzimy, jak to się kurczy w takiej perspektywie czasowej. Żyjemy dłużej, średnio o 10 lat żyjemy dłużej. Wskaźnik dzietności średni w Unii Europejskiej wynosi 1,50, a więc nie gwarantuje zastępowalności pokoleniowej, bo musiałby wynosić trochę ponad 2%. Mamy całe obszary, które ulegają depopulacji. Ludzie się przeprowadzają z wiosek do dużych miast. W Polsce ten wskaźnik dzietności też jest ciągle daleki od tego, czego byśmy oczekiwali, a też nie wiemy, jak chociażby w roku 2020 sytuacja pandemiczna wpłynie na te wskaźniki dzietności. Czy nas się urodzi więcej, czy nas się urodzi mniej, bo przecież chorujemy, mamy okresy obszarów, izolacji, ale też ze względu na ograniczenia mniej chyba zawieranych związków małżeńskich. I też to dotyczy środków, prawda, budżetowych, dlatego że pamiętam pani wystąpienie, że ta demografia powinna dotyczyć wszystkich tych polityk budżetowych, prawda? Tak, wyraźnie powinno się mówimy ją wziąć pod uwagę tym, i to, że ona powinna odnajdować swoje odzwierciedlenie w Funduszu Spójności, w funduszach europejskich, funduszach krajowych, że ona musi być komplementarna, że jej się nie da wydzielić w jednej przegródce, ale po prostu o tym musimy też pamiętać. Natomiast no, mówi pan o warunkach pracy w czasie pandemii. Jeden z posłów europejskich konserwatystów i reformatorów krytykował na przykład trochę tę zdalną taką funkcję, że czasami coś przerywa, czasami nie słychać, czasami nie widać i to utrudnia prowadzenie obrad. Czy pani uważa, że akurat teraz w Parlamencie Europejskim znowu zostały przedłużone te restrykcje do końca stycznia?
przyszłego roku. Czy to dobrze, że akurat przewodniczący Parlamentu Europejskiego tego rodzaju środki dla europosłów i dla współpracowników przewiduje w dalszych krokach? Nie podzielam tego poglądu przewodniczącego Sassolego. Uważam, że jest to ograniczenie mandatów europosłów. Wszystkie parlamenty krajowe, nawet pracując zdalnie, są jednak bardziej otwarte niż Parlament Europejski. Uważam, że praca zdalna jest mniej efektywna, mówię o tej naszej pracy, rzutuje na jakość przygotowanej legislacji. Myślę, że odczuwamy pewien rodzaj znużenia tymi warunkami pandemii i marzy mi się sytuacja, w której zaczniemy mówić o tym, że z pandemii będziemy wyciągać wnioski i już myśleli o tym, jak zmieniać tą rzeczywistość w warunkach po pandemii, żebyśmy nie ulegli takiemu złudzeniu, że na tym, że jest nie, że jest tylko problem pandemii, że tylko i wyłącznie tym się zajmujemy. Bo myślę, że trzeba patrzeć na pandemię z punktu widzenia wyciągnięcia wniosków, pewnego takiego też optymizmu. Bo jeżeli na przykład mówimy o relacjach między ludźmi, mówimy o środkach finansowych, to w przypadku sytuacji dotyczącej osób starszych pojawił się we wszystkich wystąpieniach problem izolacji, samotności, roli rodziny, więzi społecznych, więzi międzyludzkich. To się okazuje wartością bezcenną, często cenniejszą od środków materialnych. A jeżeli chodzi na przykład o ogłoszenie specjalnych restrykcji w danym państwie członkowskim, mamy pandemię, podejmujemy środki i odnosimy pewne sukcesy, jest spadek zachorowań. Czy należy przedstawiać społeczeństwu to w taki sposób, że odnosimy tutaj sukces? Czy to nie może stwarzać takiej zachęty dla ludzi, którzy na przykład nie zgadzają się z tymi obostrzeniami, aby się spotykać, aby wychodzić, aby organizować jakieś spotkania? To jest materia niezwykle delikatna. Każdy oczywiście pesymista na to spojrzy z tego punktu widzenia, optymista z tego, więc właściwie najlepsza jest taka polityka środka, takiego umiarkowanego. Nigdy nie wiemy, jak za chwileczkę, czy to będzie już druga, czy to będzie trzecia fala. Zawsze musimy mówić, że przestrzegajmy restrykcji, bądźmy ostrożni. W takiej sytuacji lepiej chuchać na zimne. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, gościem w studiu Parlamentu Europejskiego była pani poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Rafalska z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję za wspólną dyskusję. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.